Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmowego przewodnika sprzętowego i dzisiaj chciałem Wam poopowiadać trochę o obiektywach anamorficznych. Do czego one służą, jakie efekty uzyskujemy, czym się różnią od standardowych obiektywów, jakie są ich plusy, jakie są minusy. A wszystko to dzięki temu, że miałem możliwość poużywać przez kilka dni obiektyw firmy Sirui 50 mm T2.9, współczynnik kompresji 1.6 i dostałem ten obiektyw na testy od firmy Robimy TV, dziękuję bardzo. I powiem Wam, jakie są moje odczucia po tych kilku dniach z tym obiektywem. Po pierwsze, dla osób, które pierwszy raz słyszą o tego typu obiektywach, może wytłumaczę, jak one działają i dzięki czemu obraz z obiektywu anamorficznego jest kinowy, ma specyficzny kształt, charakter, plastyka tego obrazka jest nieco inna. Otóż jego budowa wewnętrzna różni się od klasycznego obiektywu. Widzimy tutaj nawet po przedniej soczewce, że w obiektywie anamorficznym ten kształt jest kwadratowy, w standardowym obiektywie jest okrągły. Obraz uzyskany w kamerze jest niejako ściśnięty i współczynnik tego ściśnięcia może być różny. W tym obiektywie akurat jest 1.6. Potem w postprodukcji możemy sobie dzięki temu obraz rozciągnąć i uzyskujemy ten taki kinowy, panoramiczny właśnie wygląd. Oczywiście idą za tym też inne cechy. Taka optyka powoduje, że obraz ma inną plastykę. W kadrze, tam gdzie pojawiają się źródła światła, są flary zauważalne. W różnych kolorach mogą być rozchodzące się od świateł. Bokeh, czyli to rozmycie w tle, które mamy, ma inny kształt. W klasycznym obiektywie jest ono najczęściej okrągłe. Wszystkie elementy rozmyte, czy są to światła, czy jakieś inne przedmioty, są rozmyte jakby koliście, a w obiektywach anamorficznych najczęściej są to podłużne kształty, przez co obiekt, który jest w ostrości, na tle tego charakterystycznego rozmycia wygląda trochę inaczej, właśnie tak bardziej kinowo. Dzięki temu te obiektywy są, no mają po prostu inną plastykę. To jest 50 mm ogniskowa, co odpowiada wysokości obrazka, ale przez to, że on się rozciąga, to jego długość odpowiada ogniskowej 31 mm. Dotychczas obiektywy anamorficzne były najczęściej stosowane w przemyśle filmowym, ponieważ właśnie ten panoramiczny kształt obrazu uzyskiwanego i jego specyficzna plastyka dawała twórcom możliwość realizacji swoich wizji artystycznych. Często też przy pokazywaniu scen batalistycznych czy krajobrazów ten właśnie szeroki format umożliwia pokazania więcej w jednym kadrze. Ogólnie jakość wykonania, materiały użyte oraz to, jak w rękach czujemy ten obiektyw, naprawdę robi dobre wrażenie. Jeśli porównamy ze sobą obiektyw anamorficzny Sirui i tą Sigmę 24-70, bardzo popularną, możemy tutaj zauważyć, że średnica filtra 82 mm w obydwu obiektywach. Podobna długość, obiektyw anamorficzny jest troszkę cięższy, ten waży kilogram, ten waży jakieś 750 gram. Tutaj mamy stałą ogniskową i tutaj nie mamy żadnej elektroniki. Jest to obiektyw w pełni manualny, zarówno pierścień ostrości, jak i pierścień przysłony chodzi bardzo przyjemnie. Jest wyposażony w zębatki, które umożliwiają zastosowanie follow focusa, czyli takiego specjalnego urządzenia, które umożliwia bezproblemowe ustawianie właśnie ostrości czy przysłony. Spory kąt obrotu pierścienia powoduje niewielką zmianę punktu ostrości. Obsługa tego obiektywu jest dość przyjemna i łatwo jest złapać ten punkt, na który chcemy wyostrzyć. Potem im dalej, tym ten ruch już jest niewielki i praktycznie od 15 metrów do nieskończoności to tutaj już jest tylko około 10 stopni obrotu pierścienia, więc jakby to ostrzenie w tych szerokich
kadrach nie wymaga wielkiego skupiania się na tym. Ja używałem tego obiektywu głównie filmując z ręki na aparacie Sony FX3. Też niektóre ujęcia robiłem ze statywu i część nagrań była również realizowana na gimbalu. W firmie Sirui udało się stworzyć serię obiektywów anamorficznych, którą nazwali Venus, i tutaj są bardzo różne ogniskowe, od 35 przez 50, 75, 100 aż do 150. Wszystkie te obiektywy mają jednakową średnicę filtra, tą samą średnicę zewnętrzną, w tym samym miejscu znajdują się zębatki przysłony i ostrości, dzięki czemu przepinanie tych obiektywów na jakimś tam secie jest dużo łatwiejsze i te zębatki od follow focusa trafiają od razu przy każdym obiektywie w to samo miejsce. Ja akurat mam mocowanie E-mount pod soniacza, ponieważ taką kamerą się posługuję i tutaj było mi najwygodniej, ale oczywiście występuje też mocowanie pod Nikona, pod Canona, pod Reda, więc jest bardzo, bardzo uniwersalna tutaj seria, możemy ją stosować z każdą kamerą. W tej chwili widziałem na stronie Sirui, że wprowadzają obiektywy w ogóle z włókna węglowego, przez co obudowa, która tutaj jest z aluminium, będzie wykonana z kompozytu z włóknem węglowym, dzięki czemu te obiektywy będą jeszcze lżejsze i jeszcze mniejsze, przez co ich użytkowanie, noszenie i jeżdżenie z nimi gdziekolwiek będzie po prostu łatwiejsze. Trudno po kilkudniowym użytkowaniu do jakichś tam przykładowych ujęć wydać jednoznaczną opinię, czy jest to obiektyw dla mnie, czy nie. Na pewno w niektórych sytuacjach tak. Na pewno przy próbie realizacji filmów fabularyzowanych, czy jakichś reklam, na przykład samochodu, motocykla, uważam, że obrazek z tego miałby specyficzny charakter, dzięki temu mógłby się wyróżniać. Oczywiście jest to obiektyw manualny, więc nie będziemy mieli autofokusa. Na pewno nie nadaje się on do nagrywania takiego w automacie, tak jak bardzo często musi być to realizowane przy jednoosobowych ekipach, gdzie zakładamy na kamerę obiektyw, który w pełnym automacie przynajmniej pilnuje nam ostrości, a my zajmujemy się tylko kadrowaniem i doborem ujęcia tak, żeby ono było ładne. No to tutaj musimy tak naprawdę skupić się jeszcze na dodatkowym parametrze, jakim jest ostrość. Również przysłona, ponieważ działa bezstopniowo, to możemy ją zmieniać, dostosowując ekspozycję przy jakimś tam zmiennym oświetleniu, i jest to bardzo fajnie, tutaj się to realizuje. No ale też jest to dodatkowa czynność, którą musimy wykonać, i na przykład przy zamocowaniu całego zestawu kamera z tym obiektywem na gimbalu, próba zmiana przysłony ręcznie może powodować, że kadr już nam się zmieni, więc zdecydowanie takie obiektywy lepiej się sprawdzają przy realizacjach takich filmowych, gdzie plan mamy ustawiany i aranżowany, jest kilka osób do pomocy, może być oddzielnie zatrudniona osoba, która za pomocą zdalnego follow focusa będzie właśnie pilnowała nam ostrości, a my będziemy się zajmowali tylko panoramowaniem czy kadrowaniem obrazu, i to by było najwygodniejsze. Ja nagrywałem tutaj sam, jako model posłużył mi mój syn i miasto Lublin, które wieczorową porą w świątecznym przybraniu udało mi się ponagrywać trochę tym obiektywem. Dla porównania, niektóre ujęcia nagrywałem również kamerą A6600 ze standardowym obiektywem Sigma 30 mm i telefonem, tak żeby pokazać wam, jaka jest różnica w obrazku pomiędzy anamorfikiem założonym na FX3 i w płaskim profilu S-Logu nagrywane potem koloryzacja. Do tego dla porównania A6600 i telefon. Ten obiektyw ma również taką dodatkową stopkę mocującą, do której możemy sobie płytkę statywu na przykład dokręcić, dzięki czemu
balans i mocowanie zestawu obiektyw plus lekka kamera typu FX3, lepiej jest wyważona i mniejsze są drgania później w całym układzie, bardziej stabilnie i to się trzyma. Co jeszcze? Kupując taki obiektyw dostajemy jakieś akcesoria typu pokrowiec, w którym możemy sobie ten obiektyw potem przechowywać, transportować, żeby nam się po prostu nie niszczył, żeby łatwiej było go zachować w dobrej kondycji przez dłuższy czas. No oczywiście jakaś instrukcja, samo opakowanie, no to to już jest standardowe bardzo. Mamy też oczywiście dekielek osłaniający pierwszą soczewkę. Tutaj jest gwint 82 mm. Możemy normalnie w tym obiektywie stosować zarówno filtry UV, które ochronią nam soczewkę przed zabrudzeniem i ewentualnym zarysowaniem, ale również możemy stosować normalnie filtry ND. Ja tutaj niektóre ujęcia te w dzień robione nagrywałem z takim Comlightem ND, dzięki czemu mogłem sobie regulować ekspozycję bez zmiany przysłony czy czasu, kręcąc po prostu samym filtrem. Także jest to fajne, że do tego typu obiektywu nie trzeba budować kompendium z jakimiś drogimi filtrami. Będą pasowały te filtry, które macie do zwykłych swoich innych obiektywów o danej średnicy. Obiektywem pracowało mi się ogólnie bardzo dobrze. Z takich delikatnych minusów, które jeśli by się dało zmienić, to na pewno byłoby fajniej, gdyby minimalna odległość ostrzenia była mniejsza. Druga rzecz, która troszkę mi utrudniała filmowanie z ręki, to oczywiście ten długi obraz. Każdy ruch kamery na boki, nie trzymanie jej idealnie w pionie, powoduje, że te odchylenia od płaszczyzny będą bardziej widoczne. Im dłuższy obraz, tym mniejszy ruch aparatu powoduje większą zmianę w kadrze. Dlatego tutaj dobrze jest stosować steadicama, gimbala lub statyw, lub po prostu nagrywając z ręki pilnować tego, żeby ten horyzont był utrzymany. Poza tym stabilizacja wewnętrzna, która jest w aparacie, powoduje, że przy rozciągnięciu obrazu później w postprodukcji bardziej widoczne są te oddziaływania stabilizacji, czyli obraz troszkę zaczyna pływać w końcach kadru. Tutaj ten pierścień od ostrości nie ma żadnego miękkiego oporu na końcu ruchu, więc jeśli nagrywamy scenę z dźwiękiem i dojedziemy pierścieniem ostrości do końca, może to stuknięcie być słyszalne, więc tutaj gdyby było to troszkę stłumione, byłoby na pewno lepiej. Nie każda kamera i nie każdy monitor podglądowy ma możliwość rozciągnięcia tego obrazu. W trakcie nagrywania widzimy właśnie ten ściśnięty obrazek, przez co troszkę trudniej jest ocenić, czy ostrość dobrze ustawiliśmy, czy dobrze jest to wszystko wykadrowane, jak to będzie wyglądało potem w postprodukcji. Na przykład Sony FX3 nie posiada tej funkcji The Squeeze, gdzie możemy sobie obrazek rozciągnąć i od razu w trakcie nagrywania widzieć, jaki będzie efekt końcowy. Więc nagrywanie takiego ściśniętego obrazu jest trochę trudniejsze. Dla kogo są takie anamorfiki, a kto nie powinien po nie sięgać? Generalnie będzie to dobre rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą pobawić się w nagrywanie produkcji wyglądających jak prawdziwe kino. Dzięki temu, że obraz jest tutaj nieco inny i ma tą proporcję kinową, to na pewno taki obrazek będzie wyglądał lepiej. Do produkcji jakichś właśnie reklam, niektórych dokumentów może. Przy większych ekipach, przy większej ilości czasu na planie możemy się o taki obiektyw pokusić. Na pewno vlogerzy, podróżnicy czy ludzie, którzy są jednoosobowym teamem, który ma nagrać szybko i sprawnie daną scenę, której nie da się powtórzyć, to z takim obiektywem mogą mieć problem i nie jest to raczej typowo reporterski sprzęt, więc nie polecam do takich zastosowań. No ale dzięki temu, że tak jak mówiłem, cena z kosmosu zjechała troszkę bliżej w stronę Ziemi, że te obiektywy są coraz mniejsze i coraz lżejsze, to, że są wykonane w sposób ułatwiający ich obsługę dla mniej wprawnych użytkowników, powoduje, że większa liczba ludzi może sięgnąć po tego typu sprzęt.
Także też zachęcam Was do testowania, zachęcam Was do tego, żeby napisać, jakie są Wasze doświadczenia i czy używacie tego typu obiektywów, na jakim sprzęcie i jakie są wasze zalecenia i co moglibyście tutaj jeszcze dodać. Jakie są alternatywy dla stosowania obiektywów anamorficznych? Oczywiście możemy też ten panoramiczny format uzyskać, nagrywając tradycyjnym obiektywem i potem w postprodukcji obcinając górę i dół. No ale nigdy nie będzie już ta sama plastyka obrazka, flary. Jeśli byśmy chcieli uzyskać, to musielibyśmy stosować specjalne filtry, które mają taką funkcję, że od źródeł światła pojawiają się właśnie takie te charakterystyczne rozbłyski. Są adaptery anamorficzne, czyli na zwykły obiektyw zakręcamy taką przystawkę, też produkuje to między innymi firma Sirui. Ta sama nakładka powoduje, że ten obraz jest też troszkę ściśnięty, ale nie jest to współczynnik 1,6, tylko 1,25, więc nie uzyskamy aż tak panoramicznego obrazu, tylko będzie on trochę szerszy, w innej proporcji. Oczywiście zamiast kupowania obiektywów, jeśli ktoś chce wypróbować, można je wypożyczyć. W rentalach są i obiektywy Sirui i innych firm, więc możecie sobie wziąć przy jakiejś tam realizacji i wypróbować, czy jest to dla Was, czy ten obraz będzie Wam się podobał, czy sprawdzi się w Waszej koncepcji i wtedy może bardziej świadomego wyboru i zakupu dokonacie po takim przetestowaniu. W tym odcinku to tyle. Dziękuję bardzo firmie Robimy TV za udostępnienie mi obiektywu Sirui do testów. I co? Widzimy się przy kolejnych filmach. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.